Cześć, ja jestem Sarge i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Halo 2 Anniversary. Spróbujemy teraz użyć tej struktury nazywanej gondolą do tego, żeby przedostać się do tych wież odległych. Więc spróbujmy wystartować. No i proszę, faktycznie ruszamy. One way ticket, bilet w jedną stronę, co? No, wygląda na to, że kowenanci będą tutaj zdecydowanie starali się nam naprzykrzać w trakcie tej całej drogi. Ale my się nie damy. Dobra, mam snajperkę w razie czego, snajperkę kowenantów. Wygraliśmy, mówisz? Tak się pytają, kurde, nawzajem, czy wszystko w porządku, ale bardzo dobrze. This lake couldn't have been formed by volcanic action, which means it was either built this way on purpose or was created by some other cataclysmic event. Sorry, were you trying to kill something? No tak, tutaj Cortana troszkę powiedziała na temat tego. Wow. Na temat właśnie tego, jak to zostało tutaj zbudowane. Jasny gwint. Załatwmy ich może najpierw, bo jest ich tutaj trochę. Tamten dzion przeskoczył na dole gdzieś? Dobra, załatwię tego najpierw. Okej, okay, teraz ty. Boże, kurde, przyda się za chwilę przeładowanie. Okej, okay, załatwiony. Bardzo dobrze. Spróbuję przeskoczyć. No i pięknie, oczywiście mi się nie udało. Pytanie, gdzie będzie checkpoint? Na szczęście tutaj. Aha, bo ja wcale nie muszę tam skakać. Nawet nie mogę tam skoczyć. Po prostu musiałem trochę odczekać. No dobra. Zobaczmy. To odpływa w tamtą stronę. Bardzo ładnie woda wygląda, to mi się strasznie podoba. Dla porównania, kiedyś tak to wyglądało. No, różnica jest widoczna. Zdecydowanie, absolutnie nie ma co tego ukrywać. Okej, okay, to się nazywa epickość. Skoczę tutaj? Nie za bardzo. No cóż, na razie nie pozostaje mi nic innego, tylko poczekać, aż płynę do końca. Przy okazji w tle przygrywa naprawdę fajna muzyczka. Troszkę może jej posłuchajcie. No i dobra. Mam do wyeliminowania trochę przeciwników. W sumie to kurczę... Aj, nie. W sumie to przecież mam snajperkę, więc trzeba jej trochę poużywać. Załatwię tych tutaj. Dobra, drugi. Ładnie. Dobra, to by było na tyle na razie, jeśli o nich chodzi. A teraz, kurde, muszę przeczekać tutaj, bo... praktycznie nie miałem już tarczy, no ale teraz mi się na szczęście zregenerowała. No dobra, załatwię znowu tamtego. Kolejny przyszedł. Spróbuję was wyeliminować, panowie. Kurde, rzućmy im granat. Orzesz, kurde, i spadłem na dół. Tak to jest, jak kurde człowiek się trochę zagapi i nie zwróci uwagi na to, gdzie biegnie do tyłu. Sami widzieliście, jak to wyglądało. Ja może spróbuję tutaj się dostać do środka i może wejdę właśnie za chwilę na górę do nich. Tak czy nie? Chyba tak. Chociaż nie, no tutaj już jeszcze jestem w środku. No dobra, tamtych nie musiałem przecież wszystkich wyeliminować. Pięknie, tutaj bardzo fajnie się spisał granat. Orzesz, kurde, swojego! O, pięknie po prostu. Swojego załatwiłem granatem. Coś, czego zdecydowanie nie chciałem robić. Dobra, bo nie mam już amunicji niestety. Musiałbym zamienić na coś. Dawajcie mi chociaż ten pistolet, chociaż pozbieram... Mam nadzieję, że zdobędę coś lepszego już niedługo. Dobra, tutaj mamy tych. Może też rzucę granat? Na nich się bardzo dobrze przyda. To by było na tyle. Weźmy na razie dwa pistolety, a później spróbujemy wymyśleć coś z inną pukawką. Dobra, jeszcze słyszę tutaj. Musimy po prostu wbijać się na górę, najwyraźniej. Jak pamiętacie, nasz obecny cel, taki główny, to znaleźć proroka i pokonać go.
Jednak najpierw, żeby to zrobić, to musimy właśnie przedrzeć się przez te struktury, całkiem ciekawie wyglądające. Tak na marginesie, zmieńmy sobie na chwilę na starą grafikę dla odmiany. Dobra, tutaj jeszcze jest na górze. Ah, now I see. There's a submerged section that connects these towers to the outlying structures. Looks like we're going down. Unless you'd prefer to swim. Aha, czyli widzicie, wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia, proszę bardzo, jest winda. Mamy tutaj do czynienia z jakimiś przejściami pod wodą, które łączą tę strukturę z pozostałymi. To jest dość ciekawa sprawa, trzeba przyznać. Czekajcie, może przejdę do nich od drugiej strony trochę. No tutaj średnio to wychodziło. Gdzie oni są? Kurde, rzuciłbym, szczerze mówiąc, granat. Proszę bardzo. To ich powinno załatwić, pięknie. Bardzo dobrze. No i co, będziemy mogli w takim razie użyć właśnie tej windy, żeby przedostać się na dół, właśnie do tych przejść podwodnych. Nie, tędy nie wejdę. Chyba jednak tędy. Tak jest. Wystartuj. I zjeżdżamy na dół. Całkiem spora droga. Jach, nogi Master Chiefa. To jest to. No i proszę, rzeczywiście wchodzimy pod wodę, czy nie? Tutaj się wydostaniemy. Wow, jednak. Proszę, proszę. Czuję się jak w Bioshocku trochę. Jeszcze brakuje tutaj tylko podwodnego miasta. I've intercepted a secure transmission from Regret's carrier to something called High Charity. It seems to be a formal apology to the prophets of truth and mercy. Apparently, Regret jumped the gun when he attacked Earth. He's asking the other prophets to forgive his premature arrival, arguing that no human presence was foretold. That explains why there were so few ships in his fleet. But it's odd a prophet would have such bad intel about his enemy's homeworld. Kurczę, niestety nie wysłuchałem początku wypowiedzi Cortany. Ona sporo powiedziała, znaczy sporo, może nie aż tak dużo, ale powiedziała trochę na temat proroka. I przez to, że początku wypowiedzi nie usłyszałem, nie skupiłem się na niej, to też nie do końca zrozumiałem tę rozmowę. Tutaj pojawiła się też informacja na temat ich wiedzy. Myślę, że jeszcze będzie tutaj coś na ten temat mówione, więc w razie czego was poinformuję. A tymczasem wchodzimy tędy. Oho, mamy kolejnych gości. W takim razie załatwmy ich. Tam, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ja o tym też nie mówiłem. Jeśli sobie poruszamy się wraz z kompanami, to mogę zabrać od nich broń, którą oni posiadają. Więc możemy w każdym momencie na przykład wziąć karabin ludzi, o ile właśnie ze mną są jacyś inni żołnierze. Nie będę tego robił, bo teraz dobrze się bawię z Nidlerami, ale warto o takiej możliwości po prostu wiedzieć i tyle. Dobra, jeśli o nich chodzi, to będzie na tyle. Rozumiem, że teraz przejdziemy chyba tutaj i na górę w takim razie. W ogóle też ciekawie wyglądały tamte tereny podwodne, kiedy miałem włączoną grafikę tą starą z oryginału, to praktycznie nic nie było widać pod wodą, a tutaj jednak w remake'u twórcy postarali się o to, żeby ładnie tutaj wszystko było widoczne, co znajduje się w tych podwodnych terenach. To jest fajna sprawa. Nawet teraz to widać. Od razu nadaje to zupełnie innej głębi tym lokacjom po prostu. Fajnie się to ogląda. Dobra, załatwiony koleś. Już tak naprawdę nie mam za wiele naboi. Wykorzystam te ostatnie. I później już zamienię sobie broń po prostu. No, a ten załatwiony, dobra. Weźmy tego. Dobra, starczy. Możemy zabrać inną broń w takim razie. Aha, bo tutaj mamy ten mieczyk, ale za bardzo miecza nie chcę używać. Tylko, że tak, pistolet plazmowy też nie do końca. No, ale uwaga, bo tam jest kurde snajper. I on mi sporo tarczy odebrał. Pięknie. Jednak snajperka się naprawdę przydaje. I właśnie pójdę do niego, żeby odebrać.
Zabieramy z powrotem Nidlera. Tutaj powinienem otrzymać trochę naboi, tak? Czy nie? A nie, w przypadku broni kowenantów to muszę zabierać tutaj te bronie. Kogo my tu mamy? Załatwmy go z bliska. Tak jest. Też pistolet plazmowy miał. Patrzcie, mamy tutaj proroka najwyraźniej, albo przynajmniej jakiś hologram jego. Dobra, ale stamtąd ktoś właśnie strzelał jeszcze chyba. Weźmy to. Spróbuję tutaj podejść do gościa. Jeszcze? Tak jest. Orzesz, kurde. Ostrożnie, uderzamy, uderzamy. Tak jest. Jezu, jeszcze ty. Nie, tylko nie z tym mieczem. Załatwiony na szczęście. Ale tam właśnie jeszcze z daleka strzelają. Tu jest dwóch co najmniej. Dobra, teraz tego. No, wycofajmy się trochę może. Bo zrobiło się niebezpiecznie. Przeczekajmy, bo oni tutaj też z Nidlera korzystają. Okej. Możemy ruszać. No, powinno wystarczyć jeszcze trochę w tego, kurde. Nie wyszło tak, jak bym chciał. Teraz powinno dać radę. Nie mam już naboi, niestety. Zabieramy stąd pistolet plazmowy i załatwmy tego. Okej. Myślę, że na razie wystarczy. Co to było? Wow! O kurde, to są chyba brutsi. Z tego pamiętam ich nazwę. No i to już są potężniejsi wrogowie zdecydowanie. Dobra, widzę w końcu tego snajpera mniej więcej. Jasny gwint. Poczekam mimo wszystko, bo jeden strzał mnie zabije. Dobra. Tam jest? Gin wreszcie, kurde, bo straszne mi problemy wyrządzał. Wow, spokojnie. Parę strzałów ze snajperki w głowę powinno wystarczyć. No kurde, skubany naprawdę jest wytrzymały, to trzeba przyznać, ale całkiem bezpiecznie można go tutaj likwidować. Rzućmy mu granat, tylko żeby był bardziej celny. O właśnie, na przykład teraz. Tylko że oczywiście na niego to jeden granat nie wystarczy. Dobra, resztę już go dobijemy. Tak jest. Więc to by było na tyle. Oni tutaj otworzyli chyba jakieś przejście, tak mi się wydaje. Tamtędy wyszli. Chyba że jednak się zamknęło. I szczerze mówiąc, wiele na to wskazuje. Niczego oczywiście nie zostawili. Tutaj przejścia chyba nie ma. Czy ja tutaj już byłem ewentualnie? No, żebym się tylko nie pogubił, to najważniejsze. A na razie czuję się trochę zdezorientowany. Nie no, wróciłem się tutaj. Ja muszę sprawdzić konkretnie te drzwi. I to koniecznie, bo coś mi się wydaje, że mogę może tędy przejść. A właśnie. W takim razie ruszamy, weźmy sobie jeszcze ten karabin plazmowy. No i proszę, znowu mały Bioshock, tutaj kiedyś nic nie było widać. A teraz proszę, jednak mamy jakieś struktury w oddali. Tutaj zalane, no naprawdę, o kurde, tu jest koleś niewidzialny. Skubany, jak się zaczaił, co? Widzieliście to? Ale kurde, naprawdę czuję się tutaj jak w Bioshocku. A jako, że Bioshock to naprawdę jest strasznie lubiana przeze mnie seria, zresztą na moim kanale znajdziecie każdą część tej serii nagraną. Jedynkę, dwójkę oraz trójkę, czyli Infinite. Nawet nagrywałem dodatki DLC do trójki. I naprawdę przechodziłem te poszczególne gry niejednokrotnie. Mówię tutaj właśnie o Bioshockach. I świetnie się bawiłem, polecam gorąco, jeśli ktoś jeszcze nie grał. Też myślę, że jest to tak znana seria, że naprawdę zdecydowana większość graczy już powinna przynajmniej jedną z części sprawdzić. A jeśli nie macie ochoty zagrać, to zawsze możecie właśnie moje serie Zagrajmy Wy obejrzeć. Ja też o tym rzadko mówię, ale musicie wiedzieć, że u mnie na Facebooku jest prowadzona przeze mnie oczywiście taka lista wszystkich serii Zagrajmy Wy, jakie prowadzę na kanale, jakie kiedyś nagrałem.
Naprawdę, gorąco zachęcam do korzystania z tej listy. Linka macie nawet w opisie każdego, ale to każdego filmu, naprawdę, przynajmniej do tych najnowszych. Zawsze dorzucam linka. Jeśli rozwiniecie opis tego filmu, to zobaczycie, że macie tam lista wszystkich serii Zagrajmy Wy wraz z linkami, czy coś takiego. Jeśli wejdziecie w podanego tam linka, no to przejdziecie na moją stronę facebookową. Nie martwcie się, nie musicie mieć konta na Facebooku, żeby tam wejść. I tam macie spis absolutnie wszystkich ponad 100 serii Zagrajmy Wy, które już nagrałem, a także takich innych playlist. I tam bardzo szybko możecie zlokalizować jakąś grę, czy już ją nagrałem, czy też nie. Bo tam wszystko jest alfabetycznie przeze mnie ułożone. Więc jeśli szukacie jakiejś gry u mnie na kanale, to nawet nie korzystajcie z wyszukiwarki playlist na kanale, tylko po prostu zerknijcie na tego Facebooka, na ten spis moich serii. I tam bardzo szybko naprawdę możecie się zorientować, czy dana seria była przeze mnie nagrywana. Tak, chciałem troszkę wam o tym powiedzieć, bo wiem, że niewiele osób wie o tej liście, a jest naprawdę bardzo, bardzo użyteczna. Nie bez powodu też ją prowadzę. Niejednokrotnie ktoś się mnie pyta, czy nagrałem już daną serię, a można to właśnie bardzo szybko znaleźć na tym Facebooku, taką informację na tej liście. Regrets Carrier just received a response from High Charity. A very well encrypted message from the Prophet of Truth. Listen to this. Your haste has jeopardized the fulfillment of our covenant, threatened our grand design. That you shall be spared a public display of our contempt is thanks only to Mercy and his wise counsel. Truth, Mercy, Regret. Three prophet hierarchs. Killing Regret should shake up the Covenant leadership. But frankly, it sounds like you might be doing Truth a favor. O kurczę, Truth, Mercy i Regret. Trzech proroków, którzy najwyraźniej mają ze sobą jakieś powiązania. Naprawdę dość zawiłe to wszystko. Ja będę musiał się temu solidnie przyjrzeć i w kolejnych odcinkach może to trochę bardziej dokładnie wytłumaczyć. Otrzymaliśmy właśnie jakąś informację od któregoś z proroków, zdaje się. Tak jak mówię, ja się myślę temu jeszcze przyjrzę dokładniej trochę. I w przyszłości wam też o tym poopowiadam, o co chodzi z tymi prorokami. Bo dla mnie to jest też wszystko na świeżo poznawane. I też jestem momentami troszkę zdezorientowany. Ale wszystko się z czasem na pewno wyjaśni. O proszę, znowu ten hologram jakiegoś proroka najwyraźniej. Proszę bardzo. Dobra, schodzimy cały czas na dół. No i proszę, jesteśmy na zewnątrz. Tak to kiedyś wyglądało. A proszę, jak ładnie teraz. Dobra, 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 bo mamy snajpera chyba. A nie, to nie snajper. Ale i tak koleś może sprawić jakieś problemy. No, 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 niedobrze, niedobrze. Wycofaj się. Szybciej. Jeszcze trochę i bym zginął. Przeczekamy chwilę. Great journey. Doesn't he know what these rings do? Jakiś komunikat mieliśmy chyba od któregoś z proroków, trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście, ale mówił o jakiejś wielkiej podróży. Tak jakby też wiedział chyba do czego służy Halo. Zaraz zobaczymy jeszcze dokładnie, o co tam chodziło. Coś mi się wydaje, że będzie jakaś konfrontacja może z którymś z proroków. Nie, 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 pistoletu nie chcę, plazmowego, chociaż tutaj już nie za wiele naboi do tego karabinu. Aha, teraz ty. Kurde, zapominam zawsze, że jak uderzam w ten sposób, to wtedy... This is my last run, Chief. I'm nearly out of fuel. We secured the first tower cluster, so I'll set down there. Call when you're ready for evac. Że jak uderzam, to wtedy tracę jedną z broni. Teraz poinformowano nas, że nasz sojusznik, który leci tutaj do nas, powoli traci paliwo i mamy go wezwać, kiedy będziemy potrzebowali ewakuacji. Checkpoint, co my tu mamy? Proszę bardzo, jeszcze jest ich więcej. I patrzcie, znowu uderzyłem i znowu straciłem drugi karabin.
jeszcze na to zwracać uwagę baczniejszą. Dobra. Są nasi też, ale muszę uważać, bo straciłem całą tarczę. Dobra, to by było na tyle. Tutaj zabierzmy, a nie, to jest pistolet tylko. Kurczę, fajnie to wszystko wygląda tutaj. Aż sobie porównam, proszę bardzo. Co jest? Z góry lecą, oczywiście. Mogłem się tego spodziewać. Przejdźmy sobie tędy i spróbuję do nich się dostać. Kurde, kto tu tak strzela? A, to z góry ciągle, dobra. Mniejsza z nimi. Czekajcie, weźmy sobie granat. Tutaj jeszcze jeden. Wow. Oberwał nasz. Tego trafić? Dobra, daliśmy radę. Teraz tego. Skubany jeszcze żyje. Przeżył, kurde, taki wybuch granatu. Niesamowite. Nie chcę tego brać, tylko tutaj zostawiłem. W sumie to od nich właśnie zabierzemy, o ile mają te karabiny. A widzę, że nie za bardzo. Ciekawe. No dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy tutaj. Nie, proszę, kolejna gondola chyba. Znowu pewnie przeniesiemy się dalej. Wow, ilu ich tu jest? Czekajcie, aż się prosi o, żeby użyć granatu. Proszę bardzo. Jeszcze ich tutaj trochę zostało, ale mimo wszystko wyeliminowaliśmy sporą grupę. No i co? Jest tu jakiś panel sterowania? Oczywiście, że jest. Wystartujmy. How's it going, you two? So far, so good. We're approaching the main temple now. Roger that. I'm as close to the library as I can get. There's some sort of barrier. We're trying to find a way around it. I'll keep you posted. No i właśnie, to jest główna świątynia, do której się zbliżamy. Tymczasem jakaś druga kobieta, która się tutaj z nami kontaktuje, poinformowała, że też zbliża się do tej biblioteki, o której też była mowa przez dłuższy czas w poprzednich odcinkach. Tutaj mamy wyrzutnię rakiet, mogę użyć tego właśnie na tych pojazdach. Może weźmy to sobie, co? Wymień. I wystrzelimy, czekajcie. Tak jest. Przeładowanie. Zobaczymy dalej. Jeszcze ktoś chętny? Na pewno będą jeszcze latać. W każdym razie właśnie tam ta kobieta powiedziała, że są niedaleko biblioteki. Też trzeba to będzie brać pod uwagę. Kurde, oni? Co jest? Nie wiem, czy na nich używać wyrzutni rakiet. Raczej chyba nie za bardzo. No ale wtedy musiałbym zmienić broń. Dobra, tak to na razie ustawię. Okej, ostrożnie tutaj, bo nie mam w ogóle tarczy. Co załatwić teraz tego? Tak jest. I ruszamy dalej. Tam znowu pewnie będą jakieś siły obronne, muszę uważać. Chociaż nie widzę... A nie, chyba są tam jacyś z daleka. Coś tam ich widzę. Tylko, że czekajcie, wezmę w takim razie z powrotem snajperkę. No i w sumie teraz jej użyję. Już tylko 14 naboi. Nie no, jednak nikogo nie ma. Myślałem, że tutaj stoją za tymi działkami, ale jednak nie. Ale oczywiście będą nadchodzić, patrzcie. Nie ma tak łatwo, panowie. Wyeliminujmy wszystkich po kolei. Ożeż kurde, już nie mam naboi? Jasny gwint, to pięknie. Dobra, to w takim razie bierzemy na razie tę rakietnicę i tutaj dwa karabiny. Dobra, załatwić tych. Niech to się połączy tym mostem i przejdziemy do nich szybko. Dobra, na szczęście nie zdążyli nawet użyć tych karabinków, tych działek. That's the largest Covenant fleet I've ever seen. The largest anyone's ever seen. Get inside the temple and kill regret before it can stop us. O kurczę, widzieliśmy największą flotę Covenantów, jaka kiedykolwiek była przez kogokolwiek widziana. I
Cortana powiedziała, żebyśmy się lepiej pospieszyli i zabili tego proroka, zanim kowenanci zdążą nas powstrzymać. Więc faktycznie lepiej się, kurde, pospieszmy. Czekajcie, wyrzucę tutaj granat. A, patrzcie, jak się od, kurcze, odbijają, odskakują. Dobra, i teraz tak, zmienilibyśmy sobie bronię. Tutaj chyba widziałem właśnie też ten karabin. A nie, to jest pistolet, kurczę. Szkoda. A nie, tutaj były, dobra. Czyli jednak dobrze widziałem. No, i teraz po 100, to już zupełnie co innego. Nie wiem, czy tą wyrzutnię, chyba jednak też się jej pozbędę, bo tutaj tylko 3 naboje chyba zostały. Jednak snajperka się bardziej przyda. I tutaj 2 karabiny plazmowe. There's no time, chief. Get inside and take care of the prophet. Dokładnie, nie ma czasu. Musimy dostać się do środka. Musimy dostać się do środka i zająć się prorokiem, a nie mamy też zbyt wiele czasu, jak sama Cortana tutaj zaznacza. Dokładnie, mnóstwo tych strażników na całym terenie, którzy pilnują najprawdopodobniej właśnie proroka, więc musimy bardzo uważać. Jeszcze zerknąłbym tutaj, mamy teoretycznie broń. Wymieniam sobie od razu. Jeszcze jakaś druga by się trafiła, drugi karabinek. Tylko nie dlery. No dobra. O, tutaj mamy. Od razu lepiej. Proszę, proszę, ilu ich tu jest jeszcze? Skubani, trzeba uważać. Najgorsi są ci strażnicy właśnie. O, co my tam mamy? Dobra, załatwmy ich wszystkich. Okej. Wejdę na górę. To jest właśnie ten prorok. I Cortana nas ponagla, żebyśmy go załatwili. No to ciekawe, wystarczy, że będę go po prostu ostrzeliwał? Jasny gwint. Skubany się wydaje potężny, co? Załatwić tego strażnika. Trochę się obawiam, szczerze mówiąc, o tę walkę, że to nie będzie takie proste. Tym bardziej, że jak nakierowuję na tego proroka... Ajajaj. Jak na niego nakierowuję, to nawet nie mam w ogóle czerwonego... Aj. Czerwonego celowniczka. To jest dziwne. Dobra, weźmy tutaj bronię. Rzecz kurde, odejdź. Jeszcze jeden. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Ja nie wiem, czy ja mu coś robię w ogóle. Raczej, szczerze mówiąc, wątpię. Coś mi się wydaje, że powinienem skupiać się chyba na ochronie jego. Jezu. Patrzcie, w ogóle nie ma. Tak to wygląda, jakbym mu nic nie robił złego. Dobra, zejdziemy tutaj. No come on. Rzeczywiście tak, jakbym mu nic nie robił. Co ja ci mogę, kurde, tutaj zrobić w takim razie? Zejdźmy tutaj na dół. Próbujemy coś tutaj odnaleźć, ale raczej wątpię. Możemy na same jakieś pojazdy wchodzić, ale na jakie? Bo tutaj żadnego nie widzę. A, czekajcie. A patrzcie, w ten sposób. Uderzamy teraz. Wow. Dobra, czyli coś takiego chyba. Po prostu trzeba starać się za każdym razem podchodzić do niego i wtedy parę razy go uderzyć. Dokładnie. Proszę bardzo, jak obrywa. Czy to już? Chyba tak, patrzcie. The phantoms are turning around. The fleet is preparing to fire on our position. We need to get out of here. Musimy stąd uciekać jak najszybciej. Flota się zbiera i chce nas zaatakować.
Co to było? To nie jest twój grób, ale jesteś tutaj mile widziany. Święta ikona, zwycięż tam, gdzie inni przegrali. Opuść osłonę chroniącą świętą ikonę. Oczywiście jeszcze otrzymaliśmy jakieś osiągnięcie do tego, ale jestem ciekaw, jak to się dalej tutaj rozwinie. High Charity to jest miasto Covenantów. Święte miasto Covenantów. O tym mieście Cortana wspominała wcześniej w niektórych komunikatach. This is unprecedented. Unacceptable. A hierarch is dead, Commander. His murderer was within our grasp. If you had not withdrawn our phantoms... Are you questioning my decision? No, Holy One. I only wish to express my concern that the brutes... Recommissioning the Guard was a radical step. But recent events have made it abundantly clear that the elites can no longer guarantee our safety. I shall relay your decision to the Council. Politics, how tiresome. Do you know, Arbiter, the elites have threatened to resign, to quit the High Council, because of this exchange of hats? We have always been your protectors. These are trying times for all of us. Even as the humans' annihilation filled us with satisfaction, the loss of one of the sacred rings racked our hearts with grief. Putting aside our sorrow, we renewed our faith in the prophecy that other rings would be found. And see how our faith has been rewarded. Halo! Its divine wind will rush through the stars, propelling all who are worthy along the path to salvation. But how to start this process? For ages we searched for one who might unlock the secrets of the rings. An oracle. And with your help we found it. With appropriate humility, we plied the Oracle with questions, and it, with clarity and grace, has shown us the key. You will journey to the surface of the ring and retrieve this sacred icon. With it, we shall fulfill our promise. Salvation for all! And begin the great journey. Once the shield is down, head straight to the library. I do not wish to keep the Hierarchs waiting. The human that killed the Prophet of Regret. Who was it? Who do you think? The demon is here? Why? Looking for a little payback? Retrieving the icon is my only concern. Of course. Okej, czyli znowu się wcielimy w Arbitra. Mieliśmy tutaj sporo nowych informacji. Może zamiast wam teraz o tym opowiadać przez kilka minut, to ja po prostu zrobię tak, że w trakcie montażu dodam napisy straszające te wydarzenia w trakcie tych scenek. To znaczy, wy już oczywiście, jak to obejrzeliście, to już te napisy widzieliście, ale ja dopiero teraz po nagraniu tego odcinka będę musiał troszkę nad tym popracować, żeby wam właśnie tam streścić te wydarzenia, aby wszystko było wam jasne i jakoś tam streszczone. Tak więc teraz już dziękuję wam za oglądanie tego materiału. W kolejnym znowu pokierujemy Arbitrem. Zostawiajcie kciuki w górę, jeśli chcecie kolejnych odcinków jak najczęściej. Tutaj patrzcie, mamy Halo. W ogóle bardzo klimatycznie wyglądająca lokacja, aż sobie zobaczę. O, nawet kiedyś to
nie wyglądało najgorzej, muszę powiedzieć. No ale dobra, będę już w takim razie kończył. Mówił dla was Sarge i usłyszymy się jakoś pewnie za kilka dni. Teraz będą święta, więc podejrzewam, że też będziecie musieli właśnie kilka dni na kolejny odcinek poczekać. Do usłyszenia.